Państwo, otwieramy uroczystą ceremonię nadania najwyższej godności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego Sławomirowi Mrożkowi, człowiekowi niezwykłemu, jednemu z najwybitniejszych dramaturgów, twórców teatru, w tym teatru absurdu. Przywitajmy oklaskami naszego wspaniałego doktoranta. Wiemy wszyscy, że nasz doktorant nie jest zwolennikiem sytuacji niezwykle patetycznych. Wiemy także, że bardzo lubi formy krótkie. W konsekwencji to, co powiem, też będzie bardzo krótkie. I właściwie, gdybyśmy chcieli w tym duchu, który nasz doktorant reprezentuje w swojej twórczości, także i tutaj zaprezentować, to powiedzielibyśmy, że wniosek Uniwersytetu Śląskiego nadania najwyższej godności akademickiej panu Sławomirowi Mrożkowi jest uzasadniony. I nie będę mówił, czym jest uzasadniony, bo wszyscy doskonale wiemy. Natomiast jednym może słowem chciałbym spuentować to, co można by o Sławomirze Mrożku powiedzieć, a to jest to, co powiedziała w swoich esejach Magdalena Samozwaniec, że jest pełen radości i twórczości, i jest po prostu mrożkiem obfitości. Szanowni Państwo, przejdźmy zatem do jednej z dwóch zasadniczych części naszego spotkania, o wygłoszenie laudacji pana Sławomira Mrożka. Chciałem prosić pana profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Mariana Kisiela. Bardzo prosimy, panie profesorze. Sławomir Mrożek. Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy i dramaturgów. W panteonie twórców europejskich i światowych autor o miejscu rozpoznawalnym i swoim. Jest w istocie rzeczy kimś, kogo nie daje się ani łatwo opisać, ani też zamknąć w efektownej definicji. Kim jest? Geniuszem literatury. Wyczulonym słuchaczem, bo nikt jak on nie potrafi wyłuskać z żywej literackiej mowy tak celnych konstrukcji i zwrotów językowych demaskujących nasze myślenie. Niebezpiecznym obserwatorem, bo każdy szczegół przez niego dostrzeżony staje się pod jego piórem bardziej realny niż w rzeczywistości. Fantastycznym dekonstruktorem, bo z wyrafinowanym kunsztem miesza rozmaite style i konwencje, do których się z zamiłowaniem odwołujemy. Niepohamowanym ironistą, bo wedle diagnozy Jana Błońskiego stale zderza mędrka i chama niejednokrotnie gnieżdżących się w nas niepodzielnie. Jest i kimś więcej, wszelako z uwagi na nieobliczalną potęgę zdania rozwijającego to ocierające się o patos wyliczenie przerwijmy. To wiemy na pewno. Sławomir Mrożek jest przede wszystkim jednym z nas, i niepodzielnie towarzyszy wszystkim generacjom w całym okresie po II wojnie światowej. Jak napisała w recenzji profesor Małgorzata Sugiera, przez wiele lat i w licznych dziełach używał swoich talentów i dostępnych mu środków artystycznych, by nazywać i ujawniać mechanizmy tworzenia i oswajania świata, których odbiorcy bez jego pomocy nie potrafiliby dostrzec i zrozumieć.
Każda generacja czytała Sławomira Mrożka podług siebie. Jego rysunki, opowiadania, sztuki teatralne sytuowano w rozmaitych kontekstach. Czasami ograniczono ich wymowę do doraźności. Czasami delektowano się nimi dla samej przyjemności obcowania z ironicznymi konceptami czy wynajdywaniem tego, ile w słowach twórcy Indyka było celnej riposty na absurdalność dookolnego świata i jego fatalne już uporządkowanie. Czasami, nie tak znowu rzadko, czytano jego starszą i nowszą twórczość, odnosząc ją do zmieniających się warunków życia w PRL. We wszystkich tych postaciach lektury przyjemność obcowania z tekstem zderzała się z rozpoznawaniem okrutnego świata, ukazanego wprawdzie w krzywym zwierciadle, ale mającego trwałe podstawy, żelazną logikę i swój w jakimś sensie nieludzki wymiar. Dostojny doktorancie, w uznaniu dla twych wybitnych zasług i osiągnięć prześwietny Senat Uniwersytetu Śląskiego postanowił przyznać i nadać tobie, dostojny doktorancie, prawomocną uchwałą z dnia 28 lutego 2012 roku doktorat honoris causa. Mistrzu, witamy pana w naszym gronie. Kot Felix Haustum Ordnatumquisit. Summis auspices, serenissime rei publica colonorum, nos, Vieslavus Vamis, artium humaniorum professor ordinarius, Universitatis Silesiae hoc tempore rector emeritus, et Rafael Olenski, artium humaniorum doctor habilitarius, facultis filologorum hoc tempore lecamus dictabilis, et Marianus Kisiel, artium humaniorum Universitatis Silesiae, professor ordinarius, hac in occasione promotor vita constitutus, in virum clarissimum ac doctissimum Sławomirum Mrożkom. Qui fabulas scene comitendas mira arte componit, i bellosque varis Cassius refertos singulari divenio polonices scribit. Atque teatris totius Europae totiusque orbis terrarum celebratum. Qui arbiter perspicax res humani generis sine studios dedit. Sententis ironia imbutis proferentes caret, et in omnibusque homines facium dicutque absurda, ficta, ac dissimulata verscrutatum. Doctoris honoris causa nomen et dignitatem, jura et privilegia cultus. Atque in eius rei fidem hoc diploma universitatis nostre sigillo maiore munitum sanciendum curavimus. Doctorande clavissime. Itaque iam, nihil impedit, fominus honores quos obtinere cupis, tibi intertianus. Ergo ego, te doctorem honoris causa creo, creatu renuncio. Omniaque doctoris causa nomen et honores, jura ac privilegia inter. Panie Sławomirze, ale to nie wszystko, co przewidzieliśmy dzisiaj. To są oficjalne dystynkcje doktoratu honoris causa naszego uniwersytetu, ale mamy także niespodziankę artystyczną. Jej znaczenie, interpretację zaproponuje dyrektor Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego naszego Uniwersytetu w Cieszynie, pani profesor zwyczajna Małgorzata Łuszczak. Pani profesor, bardzo prosimy. Powstają dwa, powiedzmy, identyczne dzieła, dwie księgi. Jedną otrzymuje
uczony, artysta wyróżniony, druga pozostaje w Bibliotece Uniwersyteckiej i tworzymy taki księgozbiór wyjątkowych ksiąg artystycznych, powiedzmy taką Bibliotekę Honoris Causa. Dwa słowa powiem o materiałach, które tworzą tę księgę. To jest, ponieważ te materiały to nie są tylko przypadkowe materiały, one mają swoją treść i symbolikę. Stworzony, główna część jest z granitu, który się nazywa Star Galaxy. Star Galaxy to jest taki granit, który jest cudownym obrazem nieba. Ponieważ jest pięknym, czarnym kamieniem pełnym takich złotych śladów. Jest tutaj w przedniej części okrągłe lustro powiększające. To jest księżyc na tym niebie. A pod tym lustrem w wosku ukryte są trzy okruchy białego onyksu, starożytny symbol szczęścia. Szanowni Państwo, domyślam się, że uroczystość honoris causa wymaga ode mnie, abym wygłosił do zebranych tu osób przemówienie o Śląsku. Korzystając z dowolności tego tematu, powiem od razu, że nie będzie to przemówienie oficjalne, ale prywatne. Będzie tu bowiem mowa o mojej pierwszej żonie, Marii Obrębę. Marię Obrębę poznałem w roku 1957 i po 2 latach wzięliśmy ślub cywilny, również w Katowicach, z zamiarem przeniesienia się do Warszawy. Udało się nam to w roku 1960. Ale jednocześnie rosły we mnie wątpliwości, które wnet przybrały formę decyzji. Albo pozostanę wolnym pisarzem, albo przy ówczesnym stanie rzeczy pozostała mi tylko emigracja, oczywiście nielegalna. Aby poznać mój przyszły los, wypadło mi porozmawiać z żoną. Na moje pytanie, czy zgodzi się ze mną pojechać na zachód i pozostać ze mną przez czas nieograniczony? Maria Otręba odpowiedziała bez wahania. Wolę tam być służącą niż w Polsce panią. Dnia 15 czerwca 1963 wyjechaliśmy oboje najpierw do Italii, a ja bez niej nie wyjechałbym nigdy. Koniec. Ogłaszam uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego panu Sławomirowi Mrożkowi za zakończone. Czy skończyli już oberka?